Szczęść Boże! Znowu spotykamy się w kolejnym dniu Wielkiego Postu. Czym dla Ciebie jest zmartwychwstanie? Posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia nasi goście. To sens naszej wiary, ale też taka nadzieja, że jest życie po śmierci, życie wieczne. Nowe życie, tak krótko mówiąc, ale też codzienność, bo w każdym momencie, kiedy Jezus Chrystus zwycięża nad moim grzechem, nad moją jakąś przywarą, jeżeli ja widzę to zwycięstwo, choćby w takich drobiazgach, że nie wiem, coś tam się udało, dla mnie jest zmartwychwstanie. To jest ten pusty grób. To jest ten moment, kiedy naprawdę czuję takiego nowego kopa, żeby znów zacząć wszystko od zera, żeby zresetować to, co było niefajne. To dla mnie cud, tajemnica. Coś, co jest trudne do wytłumaczenia, bo jest to kwestia wiary. Najbardziej w opisie zmartwychwstania dotyka mnie to, że tam jest napisane, że wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, bo generalnie na obrazach, które przedstawiają zmartwychwstanie, widzimy eksplozję światła, jakiś wybuch, natomiast tam jest napisane, że Jezus zmartwychwstał, kiedy było ciemno. To znaczy, że najważniejsze przełomy w moim życiu się dokonują wtedy, kiedy jest ciemno, kiedy czuję się zagubiony, no właśnie wtedy. I niepotrzebnie czasami czekam na jakiś spektakularny przełom, na eksplozję światła, bo jest napisane, że Jezus zmartwychwstał wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno. To wyraz miłości, która jest silniejsza niż śmierć, ale to też, myślę, takie przypomnienie o tym, że jest życie przede mną, życie wieczne, do którego jestem zaproszona i które na mnie czeka, że to życie tutaj to nie jest koniec. To jest zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, nad piekłem. Jezusowi się udało i dzięki Niemu mi też się uda. To przyszłość. Wierzymy w tę przyszłość, której znakiem, zapowiedzią jest zmartwychwstały Chrystus. A czym dla Ciebie jest zmartwychwstanie? Może to tylko święta, które obchodzimy raz w roku? A może to coś więcej? Pomyśl dzisiaj nad tym. Zastanów się, zatrzymaj i podziel się z innymi. Dobrego dnia. Niech Jezus zmartwychwstały nas prowadzi i umacnia.